No i wracając do pytanka, no niestety Opel się spalił. Ale nie do końca, ponieważ ja sprzedałem Opelka jako auto z przeznaczeniem na części. No po prostu podczas rozbiórki tego mojego samochodu byłego, była tam zamontowana butla z gazem, butla LPG. No to niestety tutaj panowie, którzy rozbierali samochód w jakimś warsztacie, stwierdzili, że spuszczą gaz z tej butli. W butle ten gaz zaczął wylatywać i posiadał na dnie, na podłodze, a była to zima i mieli odpalony piecyk gazowy w garażu. No i gość, który tam to robił, gdzieś wyszedł na 5 minut i jak wrócił za 5 minut, to cały garaż, często, był w płomieniach, po prostu ten gaz się podpalił, auto się spaliło, warsztat też się spalił. No smutna historia, no ale niestety no...